Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Ja nazywam się Dominika Niewiarowska i spędzę z Państwem najbliższe 2 godziny. A w dzisiejszym programie nie zabraknie wielu atrakcji. Porozmawiamy sobie m.in. na temat festiwalu Artelier. Dowiedzą się Państwo co nieco, jakie ciekawości przygotowuje w najbliższym czasie Zamek Książąt Pomorskich, a także będzie sporo informacji na temat chyba tego najbardziej ciekawego wydarzenia, na które czekają praktycznie wszyscy mieszkańcy naszego miasta, czyli Pyromagic 2016. Poproszę w takim razie Państwa o zajęcie wygodnych miejsc w fotelach. Zapraszamy. Moim pierwszym gościem jest pan Gustaw Ciężarek, dyrektor festiwalu Artelier. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak już wspominałam, zapowiedziałam na początku, jesteśmy w związku z tym festiwalem, który co prawda jeszcze nie w tym miesiącu, ale już w następnym, od 12 do 14 sierpnia się będzie wydarzał. To poproszę w takim razie mojego gościa, żeby co nieco opowiedział na temat samego festiwalu, co to jest za festiwal, czego się tam możemy spodziewać, bo jednak nie każdy wie. Jest to festiwal przedstawiający muzykę klasyczną, kameralną, ale tak to robimy, żeby nie za bardzo ona się kojarzyła z tą muzyką klasyczną, kameralną i taką poważną. Żeby nie była taka poważna, żebyśmy się jej tak aż bardzo nie obawiali, że jest może za trudna, może mało dostępna, może nic, niewiele o niej wiemy, dlatego nie chcemy się do niej zbliżać. A jak to próbujemy robić? Jak chcemy to przedstawić inaczej na festiwalu Artelier? To także obok tych wielkich gwiazd muzyki klasycznej, polskiej muzyki klasycznej, europejskiej muzyki klasycznej, zestawiamy młodych wykonawców, którzy młodych, bardzo utalentowanych, sprawdzonych w boju na estradach nawet i światowych. Czy to są wykonawcy tylko z naszego kraju, czy oni są jeszcze spoza granic, ci młodzi? W tym roku będzie tylko pianistka z Korei Południowej, jako nie Polka, a tak pozostali wykonawcy to w tym roku są akurat Polacy. I właśnie tak jak mówiłem, są oprócz tych weteranów jest bardzo dużo młodych, bo chcemy stawiać na energię, na młodość, na to, żeby pokazywać tę muzykę z nową siłą, zupełnie inaczej. Również w przestrzenie, w jakich gramy muzykę kameralną, nie do końca kojarzą się z muzyką. To nie jest filharmonia, to nie jest sala muzyczna, stricte muzyczna, tylko w tym roku na przykład gościmy w Teatrze Kana. Wszystkie nasze koncerty będą w Teatrze Kana, gdzie mistrzowie oświetlenia będą obudowywać jeszcze te koncerty tak, aby dla młodych widzów nie były one tak bardzo sztywne, czyli będą kolorowe, będą wyglądały bardziej jak koncert rockowy. Tak jest, to będą bardziej wizualnie koncerty rockowe, a jednak będzie grana muzyka klasyczna, dlatego mamy nadzieję na szerokie ramy publiczności. A jakie utwory będziecie mieli w repertuarze swoim, jakich twórców na przykład? Utwory są właściwie z każdej epoki, to znaczy od bardzo starych, napisanych 500 lat temu przez takich kompozytorów jak Antonio Vivaldi czy Arcangelo Corelli. To dla nas jest czarna magia, dla ludzi chodzących po ulicach to jest czarna magia. To są ludzie, którzy żyli 500 lat temu, nie? Kto by ich słuchał? A jednak okazuje się, że jak dodamy do tego super światła, jak dodamy do tego energię młodych ludzi, którzy też chcą to inaczej pokazać, nie? Inaczej zaaranżować po prostu. Dokładnie. Mhm. To wtedy nagle wychodzi na to, że to jest świetna muzyka. Bardzo często w ogóle brzmi jak jakieś utwory grywane w radio na co dzień. Tak więc właśnie od takich utworów mniej więcej będzie można usłyszeć na tym festiwalu, ale będą też utwory skomponowane przez żyjących kompozytorów, już na przykład z dodatkiem elektroniki. Tak więc to będą takie miksy, gdzie chcemy właśnie tą muzykę klasyczną przybliżyć dla odbiorcy, który na co dzień może jej nie słucha. Na co dzień mało jest ludzi takich, którzy słuchają muzykę klasyczną. No więc właśnie. Ja osobiście znam bardzo małe grono ludzi, którzy słuchają tylko i wyłącznie taką muzykę. Jeśli słuchają ją gdzieś, to
po prostu z doskoku. Tak, dokładnie, bo większość takich ludzi to melomani, którzy siedzą tylko i wyłącznie w tym, prawda? I chodzą do filharmonii. Tak, dokładnie. Ale bardzo mi się podoba w ogóle inicjatywa aranżacji muzyki klasycznej właśnie w nowe brzmienia, bo tak jest. Dzięki temu można nawet, podejrzewam, pokuszę się o takie stwierdzenie, zarazić nawet młodych ludzi, którzy generalnie o tej muzyce niewiele wiedzą, o tej klasycznej. I o to właśnie nam chodzi, dokładnie o to nam chodzi. To próbujemy zrobić i wydaje mi się, tak jak widzę już to, co się będzie działo, to naprawdę warto zaryzykować, szczególnie, że wszystkie koncerty są bezpłatne. Tak więc nic nas to nie kosztuje, tylko wystarczy przyjść od 12 do 14 sierpnia do Teatru Kana. Program można sprawdzić na stronie Teatru Kana i stronie Festiwalu Artelier. To w Google wystarczy wpisać Festiwal Artelier i wszystko wyskakuje. Tak więc są bezpłatne, wystarczy tylko przyjść. A nóż i widelec, ktoś wyjdzie i będzie chciał słuchać tego dalej. A ile grup w tym roku zagra? Jak to się przekłada? W tym roku będą 4 koncerty. Soliści, grupy, jak to jest? Tak, w tym roku będą 4 koncerty. Pierwszy koncert to będzie dedykowany koncert najmłodszej widowni, czyli dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne zapraszamy, czyli z rodzicami. Czyli ten festiwal nie jest tylko dedykowany osobom starszym, nie, ale również i najmłodszym. Nie, absolutnie nie, dokładnie. Ten koncert jest specjalnie dla dzieciaków, on będzie prelegowany, czyli będzie tam mówca, który będzie tą muzykę próbował oswoić dla dzieci, żeby ona nie była za trudna dla nich, ale również i są takie tradycyjne koncerty kameralne, które na przykład jeden z takich koncertów odbędzie się tego samego dnia, 12, ale już o 18 godzinie i tam zagra z kolei trio skrzypce, akordeon i fortepian. Artyści są, mieszkają obecnie w Suwałkach, tak więc płynie w nich taka mieszana krew, bo to już no, granice, prawda? Mhm. Koncert będzie łączył ze sobą muzykę klasyczną, folkową, troszkę humoru, tak więc tutaj też nie tak stricte klasycznie. Następnego dnia, sobota o 18, 13 sierpnia o 18, to będzie finał warsztatów. A co to będą za warsztaty? Równolegle z festiwalem, troszkę wcześniej, przed festiwalem zaczną się warsztaty no, muzyki kameralnej, czyli dla młodych ludzi, którzy już pracują nad tym, którzy schodzą do szkół muzycznych, którzy chcą rozszerzyć swoje zdolności, umiejętności. I z nimi będziemy pracować warsztaty są organizowane przez Zespół Szkół Muzycznych imienia Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. I tam będziemy pracować, stworzyć od nowa muzykę. Także przychodzą te dzieciaki, ja mówię dzieciaki, to jest młodzież, studenci, no ale przychodzą ci młodzi ludzie i od samego zera zaczynamy nowy utwór, będziemy je kreować na bieżąco, uczyć się ich wspólnie. Ale nowy utwór w sensie napisany od nowa, czy po prostu wzięty będą również od kogoś? I napisane od nowa utwory. Będą też takie, które po prostu ci młodzi ludzie będą chcieli zagrać. Może na przykład ktoś przyjdzie i powie, ja bym chciał zagrać tam trio Czajkowskiego. Okej, spróbujmy to zrobić razem. Na przykład bierzemy jednego pedagoga, dwóch uczestników warsztatów i oni wspólnie będą muzykować, tworzyć to przez 4 dni i potem na koncercie finałowym właśnie w sobotę będą to wystawiać. Tak więc szybka praca, takie też, to można też tak nazwać nowocześnie, że to nie tylko są warsztaty muzyczne, ale warsztaty szybkiej pracy, bo potem można to nawet do innej, zupełnie niemuzycznej jakiejś przestrzeni, prawda, współpraca pomiędzy ludźmi, jakieś praca w małych zespołach i tak dalej. To wszystko się wiąże z przyszłością tych ludzi, niekoniecznie muzyczną. No i to jest sobota i w niedzielę finał całości, większy zespół, tam już będzie chyba z 7-8 osób na scenie, instrumenty takie jak trąbka, kwintet smyczkowy, fortepian i elektronika, czyli utwory miksowane na komputerze na bieżąco, tak zwane live electronics, czyli zespół klasyczny gra muzykę, a elektronik, co znaczy elektronik, nie wiem jak go nazwać, to jest no, artysta muzyki elektronicznej. Ktoś to miksuje, tak, tą klasykę. Na bieżąco będzie ją DJ-ował, miksował i ona będzie wypływała z głośników tak jakby, no super, ten utwór będzie tworzony na żywo. W wersji elektronicznej. Na samym koncercie, tak. Więc to są fajne sprawy. Myślę, że warto przyjść. Zapowiada się ciekawie. Czyli to wszystko, co już Pan powiedział, już w sierpniu, od 12 do 14 sierpnia w Teatrze Kana w Szczecinie. Zapraszam. To w takim
takim razie zapraszamy wszystkich zatem bardzo serdecznie do Teatru Kana na Festiwal Muzyki Kameralnej Artelier dorosłych i zarówno dzieci. A panu dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Moim bardzo. Gościem był pan Gustaw Ciężarek, dyrektor Festiwalu Artelier. Zapraszam państwa na krótką przerwę, a zaraz po niej Zamek Książąt Pomorskich.